Kornel Morawiecki, poseł, marszałek senior, jeden z członków opozycji antykomunistycznej i ojciec premiera Mateusza Morawieckiego, odwiedził Wałbrzych. Spotkanie z Kornelem Morawieckim odbyło się w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości. To, co byśmy robili Polacy, to państwo, to my tutaj w Wałbrzychu, czy we Wrocławiu, czy w ogóle na Polsce nie robiliśmy. To nie było dokonanie jednego, czy dziesięciu, czy stu ludzi. To było nasz był zbiorowy duch polski się przejawił. Nasz wysiłek, ale też nasza odwaga, nasza tradycja, to wszystko było coś takiego wyjątkowego. To nie jest zasługa moja, czy nawet jego, czy to jest zasługa nas wszystkich. To my jesteśmy tylko jakby fragmentem tego wielkiego dzieła, które na imię jest Polska, na imię jest Solidarność. Kornel Morawiecki spotkał się nie tylko z mieszkańcami Wałbrzycha, ale też ze swoimi dawnymi kolegami z opozycji. Opowiadał o powstaniu struktur Solidarności i o tym, jak funkcjonowała. Cele miała takie zupełnie wariackie, ale można powiedzieć takie niemożliwe. Bo były organizacje, które mówiły o niepodległości Polski. To były KPN, Konfederacja Polski Niepodległości mówiła. Solidarność, PNRD Solidarność nie mówiła o niepodległości Polski. Pamiętajmy to, tak? KPN mówiła, jakieś jeszcze tam ruchy mniejsze mówiły, ale nie było, proszę Państwa, organizacji. Mnie się wydaje, że nie było jej może w Europie, a może nawet na świecie, która by mówiła jawnie w swoim programie o rozpadzie Związku Sowieckiego.